Chciała Avia Kamionki, chciała Borussia Dortmund i przede wszystkim chciały dzieci. Obóz Akademii organizowanej przez Fundację Łukasza Piszczka i Borusję w Kamionkach rozpoczęty. To jedna z nielicznych polskich lokalizacji, w której Akademia organizuje obóz czwarty raz z rzędu. Zainteresowanie tych dzieci, pokaz przez nich to, że ten sport dla nich, piłka nożna jest ważna. Czas wakacji tutaj, który spędzałem na boisku, a nie w domu, przy piłce nożnej, a nie przy czymś innym, to jest dla nas najważniejsze to, że tutaj te Kamionki nas przyciągają i podejrzewam, jeżeli to tak będzie dalej wyglądało, to przyciągać nas będą. Nam jest dobrze z Borussią, Borussią jest dobrze z nami i czwarty rok współpracy. Nie ukrywam, że będziemy zabiegać, żeby były kolejne spotkania, kolejne lata współpracy. Na pewno jest to event trafiony w dziesiątkę i rozwijamy się i podglądamy, jak pracują, jak trenują z dziećmi i obydwa kluby zyskują. Zyskują też dzieci, bo każde z nich, choć w wakacyjnej atmosferze, to chce się tu czegoś nauczyć. Chciałbym się nauczyć podbijać 4 razy głową. Lubię piłkę nożną. I nie przeszkadza ci to, że tutaj większość to są chłopcy? Nie. A co już umiesz robić na boisku? Dryblować. Można tu się bardzo dużo nauczyć. Z każdym trenerem jest fajnie i zawsze jakieś umiejętności zawsze mogą być, zawsze można się czegoś nauczyć. Strzelaliśmy w takie słupki i slalom i potem bramkarz musiał obronić, a my musieliśmy strzelić do bramki. Mhm. Był mecz. Czyli i trochę zabawy, i technik piłkarskich. Połączenie tych dwóch aspektów to zgodnie z systemem szkolenia Borussii podstawa do sukcesu. Zabawy z techniką z tego względu, że zdajemy sobie sprawę, że przede wszystkim w tym wieku tak, tą technikę musimy kształtować i doskonalić. I druga sprawa, bez tej zabawy nie osiągnęlibyśmy tego efektu, bo jeżeli te dzieci by to robiły z musu, bo trener im każe i robiliby to bez uśmiechu na twarzy, bez radości, bez tego zadowolenia, co żeśmy sobie też powiedzieli, to by nie było tych efektów. W trwającym do soboty obozie w Kamionkach bierze udział ponad 60 chłopców i jedna dziewczynka. Zajęcia odbywają się na terenach klubu Avia oraz szkoły podstawowej w Kamionkach.